180 days of quiet, Jack. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w This is the Police. 168 dzień, wliczając ten, który zaraz będziemy rozgrywali, 11 dni nam zostało do końca gry. Let's go! Down in waves on pavement. Seems it's prose while I'm waiting for the call to reach my ball. Wow, seria tylko trzech? Czy dwóch? Okay. No nie wiem. Czy pięciu typów jest? In the night, just a shadow, barely in sight. Why didn't I know then that no good be born of loving you? Still no good's been born. I'm loving you. I was crooked, I was mean, all for you, but now it seems all for nothing. I've got nothing but cold in my bones. Disappeared in the night, just as you came. Why didn't I know back on that day then that no good be born of loving you?
Dobra, witam się z nami pewnie po dość sporym cięciu, bo specjalnie rozegrałem sobie wszystkie dni na jednym nagraniu i Chryste Panie, jakie to są nudy. Nie mówię o tym tłumaczeniu dla Was tych tekstów, co Wam jest do wezwań, tylko po prostu to wszystko było nudne i strasznie monotonne, jak już zdążyłem wspomnieć. Nie wiem, czy w poprzedniej części tego odcinka dla mnie, czy w poprzednim faktycznie odcinku, ale w tym odcinku zakończymy już faktycznie grę. Tak więc rozpocznijmy ostatni dzień w robocie jako Jack Boyd i zobaczmy, jak zakończy się cała ta nasza akcja. Jeszcze musimy ogarnąć sobie szturm, nie? Zanim zakończymy dzień, ale to jeszcze myślę, że gra powinna przypomnieć. Ale wolałbym to samemu jeszcze sobie poprzepisywać. Ja się upił, może iść. Sobie mogę się na wszystkich zgodzić tak naprawdę. Dobra, idź. Nie wiem, co by tu puścić. Kurde, nie to chciałem. W drugą stronę. Puśćmy to. Skoro to zaczyna naszą przygodę poniekąd w grze, to niech też ją zakończy. Start już mamy. Aha, okej, jakiś wandalizm ruszony przez prawnika, który chyba nie ma za dużo zleceń, wnioskuję tyle po tej jego gadce. Nauczycielka literatury zauważyła ślady białego proszku w plecakach kilku starszych uczniów. Wszyscy biorą dragi i wchodzą do klasy nawaleni. Co się dzieje z młodzieżą? Okej, to może być też trochę puder, no ale... And you appear in the night.
just a shadow. No wiedziałem. O dobra. Okay, nie cukier puder, bo to po prostu kurz, no, ale wiedziałem, że to chyba. I chlepiary. Lider jeszcze pójdziesz tak totalnie na pomoc. W razie W. Officer, I think it's been one. I've loving you. Namiesz to pan? Ciekawe. Strzelam głowę, pomóż, cofnij się. Ogłuszające granaty. Cyk, mamy frajera. 412 in progress. Ferguson weszła do restauracji, zapytała trochę wody, aby... Dobra, lepiej, żeby popchnąć pigułki. Kelnerka niegrzecznie odmówiła jej pomocy. Wszyscy muszą płacić, paniusiu. Pani Ferguson się wpieniła, złapała dziewczynę za włosy, nauczy cię, aby szanować starszych, gówniaro. No takim zachowaniem to na pewno. Kurde, liczyłem, że piosenka nie będzie leciała dalej. To ja bym poprosił to jeszcze raz. Panie Boyd, mój inspektor do spraw bezpieczeństwa Michał Wasilescu kompletnie postradał rozum. Powiedziałem mu krótko. Kiedy sprawdzisz hotel True Color, upewnij się, że wszystko jest w porządku. Ale on wrócił do hotelu, napisał kilka biletów, czy tam tych papierków. Teraz właściciel hotelu siedzi mi na telefonie, bo sądzi, że ten... A nie, dobra, bo mieliśmy bardzo beneficyjne uzgodnienia z nim. W międzyczasie Wasilescu po prostu... Aha, wyleciał, uciekł, znaczy opuścił kraj na wakacje, na ryby, się rozumiem? Wyślij kilku oficerów, aby zamienili z nim słowo i upewni się, że nauczy się wypełniać rozkazy od swoich zwierzchników. Okej. Okay. No. Jeszcze tutaj. Spoko. Jedyny minus w sumie tego, co zrobiłem za nagranie, to fakt, że rozwiązałem wszystkie te case'y. Znam wam wszystkich rozwiązań. Podobnie, no ale to już. Trudno, pewnie sobie na necie znajdziecie. Ja w każdym razie znalazłem, bo ja zrobiłem sobie praktycznie kolaż ze wszystkich tych klatek obu śledztwach i mi nic nie wychodziło, to stwierdziłem, a chuj, użyję poradnika, bo od tego one sobie są. No i się okazało, że z obu tych kolaży dosłownie brakowało mi jednej klatki, nie w tym miejscu, żeby to dobrze wyglądało. Ale mówi się trudno. Spoko. Też spoko. Okej, jeszcze mamy... Robo 5 godzin. Do końca, ale... Jeśli chodzi o... Ten dzień, to chyba coś koło północy mi się wydaje. Na razie po północy się nie powinno nic takiego dziać. Żona, kiedy spostrzega policję, łapie
torbę wypełnioną forsą z pieprza. Złap duży plik banknoty, wrzuć mu w głowę, ścigaj go. Zapalnij kieszenie forsą. Wrzuć mu w głowę. Nie wiem, może go to jakoś zestymowało. Może nie, może tak dostał tak w pacynę, że się przewrócił aż, nie wiem. Czterech ziomków uzbrojonych po zęby włamało się do kasyna i zażądało całej kasy. Niektórzy goście myśleli, że to część show i z uśmiechami na twarzach zbliżyli się bliżej do wykonawców, czy tam występujących. Rabusie nie byli... Nie przyjęli miło całej tej atencji i otworzyli ogień do tłumu. Okej. Okay. Trzeba się nimi zająć. Serio, support? Chcecie? Macie. Zielony support. Dobra, jakaś wyprzedaż pewnie się napierdalają. Tak wnioskuję mniej więcej z tego, co jest napisane. Once again, it's a support. Dobra. To once again, pełno zielony. Zielony support dostaję po raz kolejny. Okej. No i dobra, to teraz przyszedł czas na Ogartego. Tylko jak mogę, tę sobie piosenkę ogarnął. Może niech gra... Nie to... Niech tym razem zagra to. Damy Richera i kolejnego szturmowca i jeśli z tego co jak szybko sobie przeczytałem i w miarę jeśli to sobie potłumaczyłem, no to powinno być ok. Tak więc dobrze, zakończmy w takim razie te i kurde, oj, teraz to bym niezły błąd popełnił, muszę jeszcze całą tą kasę wyciągnąć. Jak widzicie, łącznie udało mi się zebrać, nie licząc wydatków i tak dalej,
Łącznie mam na koncie 825 tysięcy i 314 dolarów. Chciałem teraz mieć dostęp do jakichś statystyk, zobaczyć ile wydałem jeszcze na inne rzeczy. Żeby tak mniej więcej sobie oszacować, ile łącznie zarobiłem przez całą grę. Włącznie z wypłatami i tak dalej. No ale teraz tego niestety nie sprawdzę, bo do tego potrzebowałbym Martina Steta, a on niestety jest zaginiony, a raczej najprawdopodobniej jest martwy. Więc dobrze. Szturm. A, okej, dobra. Dobrze, tak jak sądziłem, gra jeszcze sama mówi, żebym się przygotował. Szturm jest tej nocy. Upewnij się, że twoje siły są dobrze ogarnięte, a potem wkrocz. Pamiętaj, nie ma miejsca na błąd. No, ja akurat sądzę, że to powinno dać mi zwycięstwo. Znaczy, zwycięstwo to jeden, ale dwa, to powinno się zakończyć w taki sposób, że zgodnie z tym, że poparliśmy szafę, to Rogers powinien zginąć. Tak więc, rozpocznijmy szturm. Czy ja coś tu muszę klikać? Nie, okej. Rogers nie żyje. Stuart Rogers został zastrzelony podczas szturmu. Okej, co my tu mamy? Panie Boyd, nie będę pana zanudzał pochwałami. Dobrze pan wie, jak świetną robotę wykonał. Wolał pan skorzystać z tej okazji, więc... Nie, czekaj. Wolałby pan raczej korzystać z tej okazji, dlatego piszemy listy. Aby poruszyć to, o czym nigdy nie rozmawialiśmy osobiście. O pannie Lenie Berman. Wiem, że to, co zrobiłem, musiało pana zaboleć. Kiedyś powiedziałem ci, że nie odczuwam przyjemności w cierpieniu innych i nie kłamałem. Więc proszę, nie wyobrażaj sobie, że mam skłonność do podłych zachcianek lub że kiedykolwiek chciałbym cię zaatakować osobiście. Wiesz, dlaczego to zrobiłem? Wyobraź sobie, co by było, gdybyście się nigdy nie rozstali. Rozumiem, że tego ranka Kevin Paulsen zajmie twoje miejsce. Mam już plan, jak się go pozbyć, ale jutro będziesz musiał po prostu patrzeć w milczeniu, jak zarządza policją. Czy raczej, jak źle zarządza policją. Sądzę, że nie będzie to dla ciebie przyjemne, ale twoje męki będą krótkie. Pod koniec dnia wyślę ci notkę z informacjami, jak będziemy dalej postępować. Wyrazy szacunku, Eugene Schaffa. Zobaczmy w takim razie. Fribourg Cope Diat. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Firburska policja szturmuje ratusz. Stuart Rogers zabity w strzelaninie. Burmistrz Rogers opiera się aresztowaniu. Zostaje zabity w strzelaninie, czy tam w przypadku tego to w wymianie ognia. Coś takiego. Zobaczmy, jak będzie ten dzień wyglądał, bo... O, dobra, jest fabuła, to siedzę cicho. Hey, Jack! You mind if I take Stet's office? Your office seemed a little ratty. No offense, Jack. Jack! I don't mind the broken nose, Jack. I know you were just upset. Hey, Jack, talk to me. Jack! Jack! Mogę to przyspieszyć? Nie. Dobra, no to chłońmy to.
jakby co, to nie jest żaden błąd w nagraniu, specjalnie się nie odzywał. Jestem ciekaw, czy coś się stanie. Jak na razie nic. Kurde, że on to tak wolno leci. Detektywi gdzieś lecą, widzę. Co, skończy się o północy, czy normalnie o drugiej? Chyba o drugiej. A czekaj, chyba że to jest z perspektywy Jacka i dlatego to tak wolno. Jak on zarządzał, no to tak wiecie, w miarę szybko mu leciało, ale teraz jak ktoś inny zarządza i on prawdopodobnie na zawsze pożegna się jednak ze stanowiskiem, nie zostanie tym... Nie pozostanie komendantem, tylko zostaje usunięty jednak faktycznie z policji, no to... Okej, prawie o drugiej się kończy. No to mu tak wolno leci. Okej, od szafę i mam faktycznie notkę. Koniec. Panie Boyd, od naszego pierwszego spotkania wypełniłeś moje myśli pytaniami. Czy kiedykolwiek nasze umysły się spotkają? Wiecie, chodzi o takie... spotkaniu intelektów, coś takiego. Wątpiłem, że podziela pan moje ideały, ale nigdy nie wątpiłem w twój intelekt. Aby teraz... Ale teraz mam drobne wątpliwości, że jest pan inteligentnym człowiekiem. Nie, wróćcie. Ale teraz mam drobne wątpliwości. Inteligentny człowiek ogarnąłby... że nie mogę wypełnić wszystkich moich obietnic. Pański czas, panie Boyd, minął. Choć mój dopiero się zaczyna. Podejrzewam, że będzie to bardzo nieprzyjemne. Jeśli przyjdzie pan jutro do pracy, ochrona wyrzuci pana z budynku. Jesteśmy lepszymi ludźmi niż to, dlatego proszę, aby... Nie pojawiał się pan jutro na posterunku, czy tam na komisariacie. Jako drugą część, znaczy, no tak, drugą część umowy, proszę się nie martwić, nie zostaje pana z pustymi rękoma. W tej torbie znajdzie pan wszystkie pieniądze, jakie panu wystarczą do końca pańskiego życia. Okej. Okay. Jeden... podpisane od szafę dzięki $1. Mam dzięki niemu 825 tysięcy i 315 dolarów. Zajebiście, stary. Okej. Okay. Znaczy, dobra, dalej mamy to, co mieliśmy tam schowane na boku, plus to, co tam nam trochę wpadło trochę za te gangi rozbite. Więc no, zapas tam kasy mamy, ale jak to się rozwinie? Do drugiej części. To mnie ciekawi. Dobra, na razie weźmy tego jednego dolca. Pewnie zaraz z pogardą go weźmiemy, ale weźmiemy. I zobaczmy, jak to się skończy. Okej, okay, jest. Dzień 180. Okej. Okay. Zastępca... szefa policji, Martin Stead, znaleziony martwy. No, tak jak tam, tak jak nasza wtyka może zostać znaleziona, tak samo on został znaleziony. Najzimniejsza zima we Friburgu od 60 lat. Prokurator Friburga, Shia Brum, ginie od ataku serca. Czy tam ginie na zawał. Umiera od zawału. Okej, okay, coś się dzieje fabularnie. No, forsy mamy pełno. Na raz to wydoił? Nieźle.
How can I help you, sir? I just want to go in. Excuse me, sir. Only members are allowed into the club. Don't I look like a member of the club? I'm sorry, sir, but the club is not accepting new members at this time. What are you, brand new here? I'm an old member of the club. I've been a member for 30 fucking years. I'm sorry, sir, but I think you've made a mistake. Have a good evening. What? Czy szafet teraz jakby sprawił, że Jack dosłownie zostaje wymazany teraz z historii Firburga? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
Okej, napisy już przeszły. I co, to tyle? Serio? Okej, jestem naprawdę teraz zdziwiony. O, taki sandbox się dodał. O, okej, zobaczmy. Statystyki. Zobaczmy. Nieznany. Aha, Boże, to są tego. To są statystyki tego sandboxa pewnie. No, nie zamierzam tego teraz odpalać. W ogóle tego nie chcę odpalać. To jest co, załaduj, kontynuuj. No nie ma tego, co bym chciał zobaczyć. Komiksy? Nie bardzo wiem, jak to rozumieć, no ale spoko. Dobra, no to ode mnie to będzie tyle w takim razie. Skoro to jest koniec, no to... Mi też nie zostało nic więcej do powiedzenia, jak tylko się z wami pożegnać i powiedzieć do zobaczenia w kolejnym materiale z This is the Police, ale tym razem z This is the Police 2. Pójdziemy, że tak powiem, za ciosem i zobaczymy od razu, jak rozwinie się ta historia. Bo osobiście jest bardzo ciekaw, bo koniec jest dość enigmatyczny. W sensie Jack po prostu przyszedł do tego klubu, do którego przychodzi zazwyczaj. Ziomek go nie wpuścił, twierdząc, że go nie zna. I w sumie nie wiadomo, czy go faktycznie nie znał, czy po prostu miał udawać, że go nie zna. On tam stanął, policzył do 100. Chyba doliczył do 100 faktycznie, czyli... Z tego, co on tam mówił, chyba w okolicy dnia, kiedy spotkał... Dobra, nieważne. Do tego drugiego mafioza, no to jak mówi, że jak staniesz, policzysz do 100, to znaczy, że dojdziesz samemu do domu. Coś takiego powiedział. Doliczył, no i niby doszedł, ale w sumie to on teraz bardziej... Nie wraca do domu, tylko musi spierdalać z kraju, tak naprawdę, tak mi się wydaje. Ale dobra, zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy This is the Police 2. Pierwszym na kanale, a potem w kolejnych. Do usłyszenia. Cześć!